Przy telefonie Leszek Marszał, który dzisiaj relacjonował dla Państwa spotkanie Cuprum Mundo Lubin Camper Wyszków. Leszek, w Twojej ocenie jak spisali się zawodnicy wyszkowskiej drużyny? Panie redaktorze, to było trzecie spotkanie z zawodnikami z Lubina. Oni wtedy trzecie spotkanie przegrane. Nie byli faworytem tego spotkania, jednak można było uważać, że postaramy się jakby na terenie przeciwnika zaskoczyć trochę i wygrać to spotkanie. No niestety zabrakło według mnie troszeczkę ławki rezerwowych. Zauważmy, że Cuprum Lubin, tak jak zaczął spotkanie w podstawowym składzie, kończył zupełnie innym. W piątym secie mieliśmy nowego atakującego Dygasa, mieliśmy nowego libero Tylickiego, mieliśmy nowego rozgrywającego Antosika. Skład praktycznie uległ zmianie. Nowy środkowy, Kucharski. No niestety u nas grała przez cały czas ta sama szóstka, siódemka. Jedyną zmianą, jaką dokonał trener Jan Such wraz z drugim trenerem Konradem Chrzczanowskim, była to zmiana za Pawła Kaczorowskiego, który w pierwszym secie nie poradził sobie, nie stał na wysokości zadania przyjęciem zagrywki. Zwróćcie uwagę, że jakby w każdym spotkaniu Lubina kto inny gra kluczowe role. W spotkaniu w Wyszkowie kluczową rolę grał Oczko, dostał statuetkę MVP, rozgrywał bardzo dobrze, gubiąc wyszkolski blok. W drugim spotkaniu bardzo dobrze zagrali przyjmujący. Na dzisiaj no, fenomenalny mecz Adama Michalskiego, byłego zawodnika zespołu Energetyk Jaworzno. Również postać bardzo jakby ekscentryczną i taką żywiołową. I zawodnik, który również zasłużył się jakby nietypowo trochę na polskich parkietach, ponieważ jego bijatyka z Nerojem, z Czarnych Adem, z Bartkiem Nerojem przeszła już do historii. Nie możemy mówić o wstydzie, wręcz zagraliśmy się na naprawdę bardzo, bardzo dobre spotkanie. Jestem zadowolony, ale nie do końca, bo naprawdę pierwszy set na przewagi zabrakło bardzo, bardzo niewiele, jeden błąd sędziego i no, set przegrany. Drugi na przewagi, wygrany przez nasz zespół, cały czas prowadziliśmy. Trzeci nokaut do 18, czwarty 12-9 i włączyli sędziów we siatki, dotknięcia, piłki autowe w boisku. No było parę błędów, tak samo w tiebreaku. Z tym, że nie poddajemy się, jutro następny mecz, nawet gdyby się nie udało, bo dalej myślę, że sędziele tym pomagać. I bardzo nieprzyjemna, niesportowa sytuacja była to, że jak brałem czas, to bębny, mikrofon podkładany pod bębny i ja nie mogłem słowa powiedzieć, nie miałem kontaktu z zespołem, bo grupa malutka kibiców, mamy wspaniałych kibiców w Wyszkowie, w szkole 1,5-2000, naprawdę kibiców, tam grupa kolegów bije w bębny i przeszkadza normalnie w grze. To niesportowemu. To samo im oddamy, z tym, że jutro walczymy. Teraz mamy za chwilę kolację z zespołem, będziemy analizować ten mecz. Jutro znów bardzo szybko, o 12:00, z tym, że mamy szeroki skład i obiecujemy, że będziemy walczyć i tutaj, i w Wyszkowie. Przy telefonie Marcin Ślubowski, sekretarz klubu Camper Wyszków. Panie Marcinie, dzisiaj przegrana 3-2 w Lubinie, ale mecz był bardzo zacięty. Jaka jest Pana opinia o formie zawodników wyszkowskich? No zgadza się, mecz był bardzo zacięty. Witam w ogóle serdecznie wszystkich kibiców. A cóż powiedzieć, no 3-2, walka była niesamowita na parkiecie. Po pierwszym przegranym secie 26-24, który był też można powiedzieć, do wygrania, bo były piłki po naszej stronie. Niestety się nie udało. Ale w drugim secie już zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej strony i nawet prowadzili 5-1. Następnie w kolejnym secie również pokonując zespół z Lubina 25-18. No i w czwartym secie od połowy seta zaczęli już zawodnicy z Lubina troszeczkę pokazywać więcej, jak to się mówi, walki na boisku po zmianie, gdzie wszedł za oczkę Antosik. Zaczęła się troszeczkę inna gra. No i to zaskutkowało, że czwartego seta również Lubinianie wygrali 25-27 i w tiebreaku 15-11 pokonując nas niestety 3-2. Jakie są Pana oczekiwania przed jutrzejszym pojedynkiem? No jak to się mówi, wielu kibiców krzyczy, niedziela będzie dla nas po tak obiecującej walce. Po tym jak wyszkowscy kibice ponad 30 osób dopingowało w miejscowej hali. Myślę, że jest duża szansa na to, żebyśmy jutrzejszy mecz wygrali. Chłopcy mają wolę walki. Gratulujemy całemu zespołowi, który naprawdę dzisiaj świetnie walczył. I można powiedzieć, że no, niedziela będzie nasza. Wierzymy w to głęboko. Przypomnijmy, jutro relacja od godziny 12. Od
godziny 12. Dzisiaj chwilami jakby relacje śledziło około 170-180 osób. Mam nadzieję, że jutro nie będzie wiele mniej. Przekażcie swoim znajomym i trzymamy kciuki za kampera Wyszku.